Olimpiad Specjalnych. Jest to oficjalna zapowiedź Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, który rozpocznie się niebawem w Polsce oraz wielu innych krajach. Dziś na prezentację przeznaczoną, którą za kilka sekund zobaczymy, wraz z zespołami wychodzą zawodnicy Olimpiady Specjalnej. Powinni być oni wzorem do naśladowania dla wszystkich ludzi sportu. Mimo niepełnosprawności intelektualnej podejmują walkę i czerpią siłę ze sportowej rywalizacji. Piłka nożna jest najbardziej popularnym sportem świata, jednak jak na razie pośród dzieci z niepełnosprawnością intelektualną tylko jedno na 500 z 500 dostaje szansę grać w piłkę. I proszę Państwa, młodzi sportowcy Olimpiad Specjalnych z okazyjną flagą, reprezentanci zabrzeńskiej drużyny Gumi się wyprowadzają piłkarze obu drużyn. Drodzy prawa dla bohaterów, dla wszystkich bohaterów dzisiejszego piłkarskiego święta. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Brawa, brawa, Freddy! Przypominam o sobie, że otrzymamy
uprawniającą do udziału w konkursie rzutów karnych. Te osoby zapraszamy do zgłoszenia się tuż po listku kończącym pierwszą połowę spotkania przed strefę buforową obok sklepu kibica. Osoby, które wezmą udział w konkursie karnych, które zostały wytypowane przez górniczą maskotkę. Zapraszamy do punktu zbiorczego obok sklepu Kibica.